zakończenia potrzebne są liczby. Wyjście z progu 80 cm, czas przelotu 4 sekundy, maksymalna wysokość 7 metrów, dystans 64 metry. 41 lat, 2,8 promila alkoholu we krwi, prędkość startowa ponad 100 km na godzinę. I jeszcze raz ta sama scena w zwolnionym tempie, bo to była naprawdę szybka akcja. Lądowanie po ścięciu drzewa od razu w przykościelnym garażu, auto skasowane, kręgosłup też i jeszcze uraz głowy. Odbił się prawdopodobnie od tego. Strażacy po przyjeździe na miejsce osłupieli. Ogrodzenie nienaruszone. Pomnik papieża tuż obok ściętego drzewa ocalał. Jest to na pierwszy rzut oka niemożliwe, ale jakoś się tutaj znalazł. Kierowca był przytomny, ale nie mógł sam wydostać się ze zmiażdżonego auta. Musieli mu pomóc strażacy. No te puste drogi rozwijają taką fantazję ułańską, można powiedzieć. Teraz Ułan czeka w szpitalu na zarzuty, a że zapach alkoholu w jego samochodzie był efektem degustacji, a nie dezynfekcji, kara będzie surowa. W zależności od dodatkowych ustaleń rozważamy zarzuty dotyczące przestępstw zagrożonych karą pozbawienia wolności w wymiarze do lat 2, a nawet do lat 8. Nie jeden kaskader zagryza z zazdrości zęby. W skokach przez rondo, skok nad tym rondem wydaje się nie do pobicia. Marzanna Zielińska, Fakty Rąbień.